Cześć, jestem Maja, to Książkujemy TV i zapraszam Was dzisiaj na top książki na jesień. Otóż jesień trwa w najlepsze, na dworzu jest zimno jak nie wiem, często pada deszcz i ja w taką pogodę po prostu nie chcę wychodzić z domu, a kiedy idę do szkoły, to myślę, że zamarzam. Ale z drugiej strony jest to też najlepszy czas na czytanie, bo dużo wolnych weekendów. Dużo wolnych weekendów, każdy weekend jest wolny, nieważne. Ale Święto Niepodległości niedługo, czyli w ten piątek, więc przedłużony weekend, dużo wolnego, długie jesienne wieczory, kiedy można sobie poczytać. I jeśli macie temat i nie wiecie, co przeczytać, to właśnie dlatego tu jestem. Moje top książki na jesień. Na pierwszym miejscu to nie będzie tak poukładane, że no wiecie, od najlepszej do najgorszej, tylko tak po prostu, co mi wpadło. Na pierwszym miejscu oczywiście, czyli pierwsza książka, o jakiej pomyślałam, kiedy miałam nagrać ten filmik, jest Szeptem autorstwa Becky Fitzpatrick, czyli jak wiecie, moja ulubiona książka. Jeśli jeszcze nie wiecie, to nie wiem, to odsyłam Was do innych filmików, bo ja dużo w tych filmikach mówię o tej książce, chociaż w sumie nie tak dużo, bo nie ma recenzji, gdyż moja książka została w Norwegii i ja nie mam Wam jak jej pokazać, a ona jest moja. I po prostu mam pewien problem ze zmotywowaniem się do nagrania jej recenzji, bo to była tak świetna książka, że tego się nie da wyrazić słowami. I ona jest idealna na jesień. Klimat, idealny klimat, no wiecie. Na dworze pada deszcz, jest ciemno, jest mrocznie, a ty czytasz Szeptem. Och, i polecam Wam ją nawet nie na jesień, na każdą porę dnia i nocy, po prostu przeczytajcie to, bo to jest och. Następną książką, o jakiej pomyślałam i którą... I zastanawiałam się, czy Wam ją polecać, ponieważ książka nie była tak dobra. Jednak kojarzy mi się z jesienią bardzo, ponieważ jest to taki smutas lekki, małe romansidło. Mianowicie Hopeless autorstwa Cullen Hoover. I książka nie podobała mi się aż tak bardzo jak Maybe Someday. Wiedziałam, że prawdopodobnie nie będzie aż taka dobra, bo wiele osób mówiło, że Hopeless nie jest takie dobre. I że przez tą właśnie książkę zniechęcają się do kolejnych książek Cullen Hoover. Ale następną pozycją na mojej liście jest kolejna książka Cullen Hoover, mianowicie Maybe Someday, której recenzję macie na kanale i która naprawdę mi się bardzo podobała i była o niebo lepsza od Hopeless i którą Wam serdecznie polecam, więc nie zniechęcajcie się do tej autorki ani do jej stylu pisania przez jedną książkę, bo nie jest warto. Kolejną książką na mojej liście jest Czerwona Królowa, czyli książka, o której było bardzo głośno i książka, o której było dużo niepozytywnych opinii, dużo pozytywnych opinii zresztą, jak o każdej książce, o której jest głośno. Ja zdecydowałam się ją przeczytać, a nawet kupić. I wiecie to, jeśli oglądaliście Book Haul, jeśli nie oglądaliście, to też Was do niego odsyłam i tam po prostu mówię, że ją kupiłam, bo nie wiedziałam, co kupić. A ta okładka mnie przyciągała i książka mi się naprawdę bardzo podobała. Mimo sprzecznych informacji co do tego, czy ktoś ją poleca, czy ktoś ją odradza, była dobra. Racja, kojarzy się trochę z innymi książkami. Jest takim niegłym miksem, można to powiedzieć, ale jest to też coś nowego i mi się akurat to podobało bardzo i zachęcam Was do przeczytania i wyrobienia sobie własnej opinii. Nigdy nie słuchajcie innych. Jeśli Wam coś odradzają, po prostu sami przeczytajcie i się przekonajcie. Kolejną książką jest Zanim się pojawiłeś, Jojo Moyes, czyli Wyciskacz łez. Po prostu taki wyciskacz łez, z jakim ja się nigdy jeszcze nie spotkałam. Genialna książka, po prostu... Och, było o niej głośno, podobnie jak o filmie. Film mi się naprawdę nie podobał. Może to przez... Mimo, że też na nim płakałam, i może to przez grę, nie pamiętam imienia tej aktorki, Emily Clarke. Wydaje mi się, że była ona nieodpowiednia do roli Lou.
i zepsuła mi ten film. Natomiast Sam Claflin jak zwykle był idealny, jeden z moich ulubionych aktorów. I książka jest po prostu wow. No, jesień kojarzy mi się z deszczem i jesień kojarzy mi się z lekkim przymuleniem, a to jest taka książka idealna, jeśli chcemy jakiegoś wydziskacza łez romantycznego i nie tylko. Po prostu wydaje mi się, że każdy powinien przeczytać tę książkę. Ja zbieram się psychicznie do przeczytania drugiej części, ale jakoś chyba się nie zbiorę psychicznie. Kolejną książką na mojej liście jest Szklany Tron Sary J. Maas. I jego recenzję również macie na tym kanale, więc was do niej odsyłam. I Szklany Tron jako książka bardzo mi się podobała. Jest mega, mega, mega fantastyczna. Fantastyczny świat, fantastyczne wszystko, jest świetna. I bardzo kojarzy mi się z jesienią, ponieważ są tam takie mroczne klimaty. Jest idealna, żeby usiąść sobie pod kocykiem na łóżeczku z filiżanką kawy, herbaty czy kaka i po prostu wejść do tego świata. Nieskładne zdanie. Tak więc jest naprawdę świetna i ja osobiście mam ją na półce i nie mogę się doczekać, aż kupię wreszcie Koronę Wybroku, bo w naszej bibliotece nie ma. A ja mogłam kupić Koronę Wybroku, ale nie kupiłam i była nawet na przecenie 30%, ale kupiłam Drżenie. Wilki. Pamiętajcie, jak jest coś z wilkami, to ja to kupię. Wilki. I już ostatnią książką, czyli siódmą pozycją na mojej liście są Papierowe Miasta Johna Greena. Od początku dawałam wam jakieś takie tajemnicze książki, jakieś takie lekko smutne, bardzo smutne, smęty, coś przymulonego. A to jest takie na poprawienie tej jesieni, nareszcie, żeby była jednak ona wesoła. I Papierowe Miasta również recenzję macie na kanale, więc też was do niej odsyłam. I książka zabawna, książka poprawiająca humor, więc jeśli jesteście przymuleni, macie dość swojego przymulenia albo ktoś ma dość waszego przymulenia i mówi wam, żebyście się trochę ogarnęli, to polecam wam tą książkę. I to by było na tyle, to moje 7 propozycji na jesień. A co wy proponujecie mi na jesień, ponieważ ja wszystkie te książki już przeczytałam. Czytam teraz przypadki Kali Kaidena, jak wiecie z poprzedniego filmiku i wydaje mi się, że to również będzie kolejna pozycja w mojej top liście na jesień, ponieważ... wow. Ale... i mam też sporo książek, ale nie wiem, czy wszystkie będą takie idealne na tą jesień, więc po prostu polecajcie mi książki, jakie wy uważacie, że są najlepsze na tą porę roku. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania, do dawania łapek w górę i do komentowania. Naprawdę proszę was o komentarze i o swoje propozycje, bo ja nie wiem, co czytać, mimo że w bibliotece jest tyle książek, które chcę przeczytać i powinnam się trochę ogarnąć i oddać większość z książek, bo ludzie pewnie mnie już przeklinają. Ale ja niedługo skończę te książki i je oddam i wtedy nie wiem, co przeczytać. To jest to. Więc piszcie w komentarzach, co mi polecacie. I to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!